Hej, hej, moi drodzy, was niedzielny z tej strony, a my jesteśmy oczywiście, no właśnie, w Manor Lords, drugi odcinek. Ja nagrywam go w sumie jeden po drugim. Ten będzie niestety krótszy, bo tyle czasu też nie mam, żeby poświęcić mu na całe to nagrywanie, ale może to i lepiej. Będziemy musieli jednocześnie się spieszyć i nie spieszyć, i spieszyć powoli, nie? Zastanawiam się, czy nie zrobić tu kolejnej jakiejś drogi takiej przez las, żeby mieli bliżej do pracy. Myślę, że można coś takiego machnąć. O, zawsze to bliżej. Drogi to drogi, nie? O kurczę. Dobra, moi drodzy, ile tu mamy? To jest właśnie strasznie daleko. Ale chatka myśliwych nie może być gdzieś indziej, bo to są nasze zasoby. Co prawda nikogo tu na razie nie mamy. Dobra, jak idzie nam zbiór? No właśnie, kawał drogi. Kawał drogi. Wiecie co, muszę zobaczyć, gdzie kto pracuje. I z chęcią bym chata zbieraczy wysłał tam kogoś do roboty. Drwali. Ile my mamy? 9 belek. No szału nie ma. Skład, spiżarnia. Ktoś tu się jeszcze obija u nas? Nie bardzo, nie? A, muszę powiedzieć, moi drodzy, że sprawdzałem. Sprzężaj jest takie słowo w polskim języku i to oznacza ogół właśnie żywych zwierzątków pociągowych i tak dalej. Żywca, żywego zasobu, to jest sprzężaj. Takie było słowo. Znaczy jest, ale pewnie, no, nie pewnie, tylko na pewno mało używane obecnie. Dobra, tutaj coś jest, skład całkiem pusto, czyli wykupili. No nie może być całkiem pusto. Paliwo, drewno, połowę. Stragan z jedzeniem 4. Wiecie co, tak nie do końca, bo to chyba musiałby, a właśnie, tematy pomocy, dobra, nie chcemy, bo chodzi mi o to, o tu stragan, są dwa drewienka opałowe. Drewienka opałowa też by trzeba było zacząć robić, kurczę, ale tam akurat tak nam wymyśliła gra, że to żarcie to jest hektary za nami. Gdyby się dwie rodziny przydały, ale w takim wypadku nie miałbym nikogo do budowania, więc dopóki nie wybudujemy tutaj domów, myślę, że spokojnie możemy domy też tutaj budować, żeby blisko targu było. Bo jednak widzę, że tu liczy się ta szybkość transportu. Tego nie wziąłem pod uwagę i to mogło być bliżej po prostu. Czyli ten targ można by było zmniejszyć i tu już stawiać domy, a tu zostawić wtedy miejsce na kościoły i tak dalej. Możemy tak zrobić zresztą. Kolejne domy na przykład damy tutaj, nie? Ile jest? Tutaj parcelek 3. To dajmy dwie tutaj, kolejne domki mieszkalne. Ile? 2. Raczej chodzi mi o to, żeby, o, może coś takiego? To nawet interesująco wygląda. Dobra, zobaczymy. To byśmy mieli 1, 2, 3. A nie, to wszystkie 5 jest. Czyli 2 dodatkowe domy. W sumie czemu nie? To by nie było takie złe teoretycznie. Ile? 4 koszty budowy, czyli no belek mamy 10. Poczekajcie, zobaczmy, jakie to są możliwe kombinacje. Tak, mamy 4 mniejsze domy, ale każdy z jakimś dodatkiem, jakąś dobudówką. Tu mamy 2 blisko targu. Też nie głupie. O. Tutaj są 3 i w tym momencie ten nie ma dobudówki, czyli to jest słabe. No, teoretycznie to, ale nie wiem, czy nie wolałbym tego albo tego. To są dwie takie duże parcele będą. Nie wiem, czy taki zbytek to też, no ale dobra, to jest pierwsza nasza gra, to możemy przecież zobaczyć, jak to wyjdzie, nie? Taki zbytek terenu. Czy jest nam potrzebny, czyli zbytek, no, obszaru, który przeznaczamy na budowę. Jedzenie. Dobra, jagody jakoś idą. No właśnie, i te belki.
Gdzie ona wozi i skąd ona wozi? Przecież... Chyba, że tutaj... jakiś składzik jest? Nie, to jest ten sprzężaj. Ty tu coś zostało? Nie, nasze składziki stąd już wyszły. Namioty bezdomne chyba znikną, jak wszyscy będą mieli mieszkania. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, to są kamienie, też dosyć daleko, ale nie aż tak tragicznie. Tylko wiecie co, może od razu budowa parcela mamy ukończona, dobra. Doróbmy tu takie jakieś, taką jakąś tutaj dróżkę przez ogródek, obiegnie sobie drużynka. Tu w razie czego będzie to miejsce. Wiem, że dużo lepiej pewnie byłoby na wprost, ale to takie jakoś mało naturalne. Tutaj jest taka niby górka, to tak ludzie pod górkę nie lubią chodzić, nie? Trochę lepiej to wygląda, jak nie są takie idealnie proste te drogi. Tutaj i tak są w miarę proste, więc powinni dać sobie radę. Tu by mógł być, kurczę, kościół, bo on nie jest taki duży, nie? Czekajcie, zaraz go sprawdzimy. Nie, tu były. No, zobacz. A, jednak jest większy niż myślałem. No cóż. Ale na przykład moglibyśmy go dać tu, przy rynku. To by dobrze się komponowało, nie? No, zobaczymy. Spichlerz, kaczma gdzieś tu. Za duży chyba zrobiłem ten targ. Ale to pewnie będziecie wiedzieć. Dobra, niech oni jak najszybciej mi ogarną. 14 osób, czyli o, trochę więcej. 4 dziewczyny już. Czyli jak mi się lepiej mieszka. Dobra, to trzeba zrobić, to jest wysoki priorytet, bo tak to inaczej widzę, nie potrafią. Dobra, przyspieszmy trochę czas. Dobra, mamy. Nie wiem, co znaczy Nashol. A, Nashol to jest nasza wieś. Czekajcie, zmieńmy to. Oczywiście będzie niedziela. Jakim cudem ja nie zmieniłem tutaj jeszcze nazwy miejscowości, nie? Dobra, parcele Mieszwetar, aprobata. Aha, żeby się nowi przyłączali, to musi przekraczać 50% zadowolenie. Mamy punkty. Krzewy jagodowe podwaja wydajność. Osobiście wolałbym... ciężki pług, to tu się chyba nie będzie za bardzo nam opylało. Handel. Nie wiem, czy handel nie będzie tutaj dobrym miejscem. Traperstwo. Samoczynny dopływ mięsa. Wiecie co? Ja chyba to wezmę. My tu nie mamy zbytnio szału, jeśli chodzi o... albo pasieka. Ciekawe, tylko żebym wiedział, ile taka pasieka na przykład daje, ile potrzeba rzeczy i ile dostajemy z tego, nie? A może zbroń mistrzostwo, hełmy będą, wypalanie węgla drzewnego. I nie wiem, czy to nie będzie lepsze, bo my w ogóle chyba, wydaje mi się, sadownictwo. A, to 3 lata mają zmniejszoną wydajność. No tak, to tak na dużą przyszłość, ale my z tą uprawą tutaj to słabo. Prędzej traperstwo, no bo mamy leśnictwo, krzewy, ale one są kosmicznie daleko, więc chyba traperstwo byłoby lepsze. Pułapek w lesie. Jeszcze jest druga opcja, ten handel. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Rozwój. Aha, zarządzeń nie mamy. Tereny łowieckie tutaj chyba nie mamy. Nie mamy nic, mamy zero. Produkcja. Czy coś mogę zrobić? Nie. Czyli tylko rozwój. Dobra, moi drodzy, albo wypalanie węgla drzewnego. Tylko że ja nie mam nawet produkcji węgla opałowego, więc musiałem najpierw mieć produkcję węgla opałowego, potem dopiero mielarzy z mielerzem. Wydaje mi się, że idę w traperstwo na razie. Zobaczymy. Górnictwo głębinowe. U nas kopalnia jest dobra i blisko, więc chyba nie jest taki istotny. Następny kawałek pójdziemy chyba tym razem w te mielerze wtedy. Nowa wiadomość.
Silna milicja ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa każdej osoby. Na szczęście dla twojej siły właśnie dotarł transport broni, dzięki któremu stworzyć pierwsze oddziały milicji, które będą ci służyć chronić twoich poddanych. No dobra, stwórzmy oddział milicji. Z czego? Jak my mamy raptem 10 chłopa, mówiąc prostym językiem. No, ale chałupki, powiem wam, fajne, nie? Każda ma... Myślałem, że one będą takie... Są troszkę inne. A to fajnie. Te są takie niby małe, ale mają tutaj zaplecze za to dużo większe. Jak przyjdzie co do czego, pewnie będziemy mogli tu jakąś dobudówkę zrobić. Ten jest krótszy, ale szerszy. Tu coś też będzie można dołożyć w razie czego. No nie wygląda to źle. O, członkowie rodzin dołączyli do jednego z osadników. Dobra, bezdomność. No już nie mamy bezdomności, więc powinno to się gdzieś rozejść po kościach, jak to mówią. Dobra, zobaczymy dalej. Jedzenie, jagody już nam tylko zostały, trochę chleba. Belki są ok. Co to jest to? Żywizna? Miesięcy do wyczerpania. Opał na 3 miesiące. Opału w ogóle nie mam i to jest ten problem. Kurczę, przydałby się... no właśnie, więcej ludzi. Czy tutaj mam... Strasznie powoli tej zwierzyny przybywa. Mówię wam, bardzo powoli. Nie wiem, czy to w ogóle jest... Ach, ja mam tych w lesie. Czekajcie. Stały dopływ. Niech tylko zbudują. Składy. Tu jest 20, jest wszystkiego. Dobra, jak zrobić tę milicję? Twórz nowe jednostki. My mamy teraz z włóczniami. Mieszkańcy zostają udzielone biernomiernie. Wszystkie jednostki. Następnie znaleźć wymagany sprzęt, broń i tarcze. Po przyniesieniu gotowi do zbiórki. Wtedy można zebrać jednostkę. Ha. Ale mamy 10 sztuk tych ludzi. Kurde, to za mało. No właśnie, to 36 chyba powinno być. Chociaż tutaj też nie mamy, mamy 20. Zwerbuj najemników. No nie. Brak rekrutów. No dobra, no ale to znaczy, że co? Nie możemy mieć... Chyba mamy taką małą zbiórkę, można zrobić. Dobra, to na razie niech tam się bawią w wojsko, trenują. Opa, mamy tylko 12 sztuk. Belki, kogo by tu... No właśnie, niech szybko wybudują te dwa domy dodatkowe. Mamy tylko jedną rodzinę zbędną. Może na chwilę kogoś wyrzucimy z roboty. Na przykład... ale ci cały czas wożą coś, nie? Cały czas tutaj wożą, więc tak trudno trochę... No właśnie, transportuje włócznie. Jeszcze piątka, to gdzie te włócznie trafiły nam się? Gdzieś leżą? Ciekawe. Transportuje włócznie. Stary, gdzie i co transportujesz? Gdzieś tu w krzakach. Ma drogę, to idzie po polu. No tak, to typowi ludzie, nie? Bo nie miał jej 5 metrów przed nosem, to już nie mógł skręcić. Nie mógł. Dobra, ale wiecie co? Teraz tak, ja tak sobie myślę. Skoro tak, to tu możemy machnąć jakąś drogę. O, która by się nawet tu łączyła. Jak już tak bardzo chcą mieć tu jakieś drogi, czy ja tu mogę? Nie mogę, bo myślałem, że tu jeszcze zmieszczę pomiędzy nimi, ale nie, to nie. Dobra, pobudowali tą chałupkę? Nie. Patrzę, jest 45, cały czas, ostatnie 30 dni brak, morale, bezdomność 5. Nie wiem, co wpływa na... to, żeby wzrosło to morale, bo nie mam, nic tutaj nie piszę. Może w helpie by było, ale dobra, spróbujemy
Belki sondaż leje. Nie wiem właśnie co z tą nocą. Czy ją zatrzymać, czy podziękować i... Musicie dać mi znać. I zostawić tylko i wyłącznie dzień. Bo to jest kosmetyczna rzecz, to nie ma w ogóle wpływu na... na samą grę. Dobra, ukończone, ukończone. Mamy 7 parceli, mogą przybywać. Opał za 2 miesiące. Dobra, to musimy chyba postawić jednak gościa od opału. Ha, dobra, gdzie my mamy drwali? Mamy drwali tu. To ja tego gościa od opału. To za gęsto, kurczę, na tych dróg się narobiło. Jakbyśmy tak... Nie, no bo obojętnie jak... Jakby tą drogę wyrzucić, jak się drogi usuwa? Alt. Dobra, i zobaczmy teraz. Kurde, jeszcze się nie mieścisz? Ej. Czekajcie, jakbym tak trochę po skosie... To nie ma co kombinować, tylko może tak. Nie, też nie. No minimalnie się tutaj nie wcinają nam. Dobra, wiecie co? Jakbyśmy jeszcze te drogi nic nie kosztują teoretycznie. I co? O. Jakbyśmy teraz spróbowali tutaj wstawić... O, jest lepiej. Jest lepiej. Niech nawet tak będzie. I tu zrobimy dróżkę, bo chyba jakąś się da jeszcze tu między... No nie, naprawdę? No dobra, to też bez sensu. Poczekajcie, to tak nie może być. Tu się rozbiórka. Nie, to tak nie może być, bo musimy tu mieć przejście. A jak to okazuje się, że to nie chce nam tego przejścia, to wiecie co? Zrobimy sobie to tu, po prostu tu. A tutaj najzwyczajniej w świecie zrobimy drogę. Jedną w tą stronę, drugą tu. Żeby było połączenie. Okej. Tutaj jakoś tak dziwnie jest. Aha, bo tu jest nasz rynek. Okej. Niech ma te dróżki. Dobra, jakoś one są, bo musimy mieć jednak tego gościa. Bo 2 miesiące to my nie przetrwamy tutaj za dobrze. No tak, tylko problem jest tak. Jedzenia mamy mało, wszystkiego mamy mało, bo wszystko jest daleko. Zróbmy numer. Teraz mamy te pułapki. Wiem, że tego jest dużo i to jest sezonowe, ale to trwa po prostu za długo. Zróbmy tak, że dajmy tu naszych limit 10 i teraz zastanawiam się, czy to automatycznie działa i jak to działa, gdzie tu jest mapa, armia, budowa, nie. Ja bym chciał, o właśnie, punkty. Co to nam daje? Umożliwia mi się zręczne pułapek w lesie, samoczynny dopływ mięsa. Ciekawe, czy to powoduje spadek populacji. Sprawdzimy, nie? Trochę mięsa, bo mamy... O, warzywka będą. Będą warzywka. Dobra, a wiecie co?
Chata drwala, bazowa ukończona. Dobra, zróbmy tu. Kurnik 25. A, to mi nie zostanie nic, bo mi dyszka zostanie. Dobra, na razie zobaczymy, co dają te warzywa. Towary na straganie z jedzeniem. O, tu mamy poziom kościoła. Towary na targu. I tu widać, czego oni chcą. Ma dwie tarcze, dwie włócznie. Nie mamy tych hełmów. No ale to hełmy tam możemy sobie się nauczyć następnym. A, no dobra. Teoretycznie można to zmieniać. Czy będziemy mieli warzyw? Jeszcze nie, ale to może też się pojawią. Zobaczymy. Zaraz jest pytanie. Jak oni będą ogarniać te zwierzaczki, nie? Puśćmy na maksa. Bo jestem ciekaw, gdzie ci ludzie. Zakłada pułapkę. Widzicie? I one wcale nie zakładają. A może jednak zobaczymy, co, gdzie oni idą. Co? Ale o co tu chodzi? Dlaczego oni aż tak daleko idą? Co to jest w ogóle? Naprawdę? To będziemy spacerować tutaj latami? O, i nagle znikli. Teraz jeden poluje, drugi zakłada pułapkę. Nie do końca to rozumiem. Ale okej, zakładają pułapki. Dobra, mamy chyba pobudowane wszystko, więc ja sobie pozwolę dać tu jeszcze jedną rodzinę na chatę drwala. No bo nie mamy w ogóle, a zima idzie, opału. Jedzenia też nie mamy. Teraz nie mamy ani jedzenia, ani opału. Jedzenie nie jest produkowane. 50%. Różnorodność jedzenia na rynku, no proszę. Kończy się opał, spoko. Daliśmy tam ludzi, 51. Opał. Dobra, mamy 2 miesiące. Szamu nie ma, ale mamy tutaj w końcu coś robią. I teraz mam pytanie, czy oni chodzą i robią, zbierają drzewa sami, czy biorą z tych, co obóz drwali na zbiera? To jest dobre pytanie. Zaawansowane. Teoretycznie zbierają sami. Ciekawe. No dobra, no ale powinniśmy mieć teraz na jedzenie 7 miesięcy, opał 3, więc nie jest tak źle. Mimo że mamy tak mało, to na trochę to wystarczy. O, jedzie chyba jedzenie. Nie, to nie jedzenie. Czekajcie, to strasznie szybko. Ludzie przyrośli w ogóle jacyś? Nie bardzo, nie? 49. Parcela mieszkalna. No dobra. Tutaj sobie idzie tym wołkiem, czyli... A, teraz to nam droga się kończy donikąd. Więc ją trzeba tak troszkę przedłużyć. O. A tutaj... Bach. Tak, zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy to w ogóle jest potrzebne jeszcze? To jest tylko to sprzężenie. Można tego przenieść? Przeniesienie. Można. No dobra, no bo to bez sensu. To kompletnie bez sensu. Ja myślę, że on powinien być... Że on powinien być tu. Tylko tu się, kurczę, nie mieścisz. Dobra, moment. Zaraz się będziesz mieścił, jak cię troszeczkę poprawimy. O, tu całą drogę wcina. O kurde. No dobra, szybko przenosimy ten...
sprzężaj. Tutaj. Myślę, że da radę teraz. Tylko nawet można by to jakoś tak sensowniej. No. Kurczę, powiem wam, że nie podoba mi się to usuwanie drogi, bo on usuwa ją całą. Ja myślałem, że on usuwa tylko kawałek. To jest bardzo słabo. Dobra, miejmy nadzieję, że to się zmieni, bo to cała droga jest usuwana. To tak, no... Takie nie do końca. Czekajcie, ustawię tu. Dobra, i teraz te drogi... Drogi trzeba jakoś pododawać. To w sumie to nawet niepotrzebne są. Tylko jedną tu. Ta jest też w ogóle niepotrzebna, ale podejrzewam, że poleci więcej niż bym chciał. Dobra. No właśnie, poleciała cała. No cóż, trudno się mówi. To troszeczkę to inaczej jest niż ja bym chciał, no ale trudno, dobra, przeniesiemy tego jeszcze. A, nie mogę. Bo on jest w budowie. No dobra. Teraz droga, jak tu biegniesz, czyli tu. Rodzin bez przydziału, no dobra. Come on, laddie. Tu jeszcze zasoby. Został dosłownie jeden do przeniesienia. Dobra, tutaj droga jest, tutaj też droga jest, ale to trzeba pamiętać, że te drogi to takie tutaj podbramkowe są. Dobra, mamy 4 miesiące. Na wszelki wypadek 32 belki. Myślę, że wystarczy na razie. Niech pójdą trochę to nam przenieść. Sprzężaja. Tu wysoki. Zbójcy skradli surowce? Młotki. Kurde. A gdzie oni są w ogóle? A to są w ogóle na innym terenie. Jakim cudem oni u nas kradną? Kurde, nie rozumiem tego. Dobra. 51%. Może w końcu coś by przyrosło. Ja bym chętnie widział nowych ludzi u nas. Bo my tak biednie. Bardzo biednie. Wszędzie daleko. Do jedzenia daleko. Mięcho, jak to wygląda? Jeden mięso. I 9 warzyw. Kurde, zaraz będzie jesień i po jedzeniu, nie? Dobra, ci w końcu coś robią. Poczekajcie, dajmy to szybciej. Bo ten sprzężaj musi być szybko wybudowany. Dobra. Budowa zakończona. Gdzie ich dać? Gdzie ich dać, moi drodzy? Jedzenie chyba, nie? Tu ze zwierzakami to nie poszalejemy. Ja bym ich dał jeszcze na drugie jedzenie. Na razie nic nie budujemy, więc spokojnie możemy dawać tu do jedzonka. Zawsze się przyda parę osób. Miejmy nadzieję, że ktoś przyjdzie tutaj u nas. Wiecie co? Kurczę, ładnie wygląda. Dobra, ci robią chata drwala. Tylko nawet nie widać, gdzie to jest. Opał 4 miesiące. A, tutaj widać. Dobra, 18 i 28 drewno. To aż tyle opału? 4 miesiące tylko z 28? No dobra, powiedzmy, że okej. No i chyba im się kończą miejscówka. Skąd mają zabierać te drewno. Dobra, niech tutaj idą. A jak wy, drwale, na razie nie macie nic tutaj do roboty, nie? Więc was przenieśliśmy na jedzenie. Jestem ciekaw, 52. No dobra, tylko teraz jest pytanie, czy się, kiedy i czy się pojawią w ogóle?
Cały czas mam mieszane uczucia co do tej... co do tego nocnego trybu. Ładny jest, ale nie wiem, czy dla oglądających to on jest taki przy... chociaż coś tam widać, nie jest zupełnie czarny, nie? Jakbyśmy tutaj drogę dookoła postawili. Żeby z każdej strony było dojście do studni. To tutaj też by się przydała jakaś droga. Ludzie nie lubią iść. Lubią iść tam najkrótszą trasą, nie? O. Dobra. Warzywka. Czy jakieś warzywka są w handlu? Mamy chleb, mamy jagody, mamy mięso. Dobra, nie jest źle. Mamy go bardzo mało. Warzywek też nie mamy. Co ty tu niesiesz, chłopcze? Mięsko. No dobra, mięsko to się zawsze przyda. To teraz... nie wiem, które to pokazuje. Mamy dwa mięsa, tutaj mamy 0. 8 chleba i 9 jagód. A to na straganie 7, 7, 5. W którym miejscu to jest? Bo ja nie kumam. Dlaczego to tak dziwnie pokazuje? Spichlerz pokazuje 8, 9, 1. A stragan pokazuje 7, 7, 5. Czyli to łącznie chyba jest, nie? A, zużycie opała w zimie jest podwójne. Aha, no dobra. Dajcie nam więcej ludzi. Halo. Tamci ogarniają krzewinki. Coś tam ogarnęli. Chata zbieraczy. Ale całkiem tu pusto, no. Daleko. Strasznie daleko. Po prostu kosmicznie. No nie jest to łatwa mapa. Zdecydowanie. Dobra, ja dam troszeczkę czasu szybciej i zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie wiem, czy te drzewa same odrastają. Dobra, ci tu robią swoje, zaawansowane, obszar dodamy tu, zaawansowany obszar, a damy im większy, co tam. Niech też mają, żebyśmy nie musieli ciągle przesuwać. Nie wiem, czy tutaj tego bym jeszcze nie dał, chociaż to jest dalej. Z drugiej strony 36 na 5 miesięcy. No dobrze. Dajcie nam 55%. Kurczę, no ktoś... odkryto obóz rozbójników? Nie mówcie, że na mojej mapie. Nie, drugi. To będą nas okradać z każdej strony teraz. O, rany. A u mnie nikt nie przyrasta. Czemu nikt nie przyrasta? Takie fajne miejsce. Dobra, tu jest sprzężaj. W miarę blisko. To jest oczywiście daleko, ale na to nic nie poradzę. Zapis zakończony. To jakoś droga też tak dziwnie biegnie, bo teoretycznie... o, tutaj brakuje dróżki. Dobra, tutaj mamy, biedni ludzie idą tam na ciężką robotę. Sezonowy, 21, dobra, coś tam zebrali. 5, ja nie wiem właśnie, to jest całkowicie dla mnie nieogarnięte. 6, 14, 8. A jak patrzymy po wszystkich... po wszystkich miejscach przechowywania i handlu, to w ogóle nie pasuje, nie? 2. A tu 7. To mamy 8 mięsa. Tu pokazuje nam 6 mięsa, więc nie wiem jak, co, gdzie i po co jest tu. Neutralny poziom aprobaty, niski przerost. A, już mam tylko 50. Znaczy wstecz. Wprowadza się nowa rodzina. O, jest! Mamy nową rodzinę. Dobra, moi drodzy, to nie jest tak źle. Jak mamy nową rodzinę, to ja bym ją jeszcze tu na żarcie rzucił. Niech nam wyzbierają jak najwięcej.
I może powoli byśmy rudę żelaza zaczęli. Kurczę, to daleko. Ale to warto by było chyba zacząć wydobywać. Tak mi się przynajmniej wydaje, że można by zacząć tutaj więcej coś wydobywać. Dobra. Teraz tak, mamy jedzenia nadal dobrze i dołączyli, dobra, czyli będzie więcej ludzi, 17, okej. Niski przerost ludności, no może będą przychodzić, ale czemu? Różnorodność jedzenia na rynku, no mamy 4, 3 po, 3 różne jedzenia. Tutaj też mamy jeden. Tak, no wszędzie gdzieś to jedzenie jest, aczkolwiek nie wiem, nie widzę go, nie rozumiem czemu tak jest. Mamy jedną żywiznę, o, mamy zamożność trochę jeszcze do wykorzystania. A, może te warzywka ruszyły? Jak myślicie? Dobra, czy co? Kościół, co jest potrzebne do kościoła? Kościół... Tartak chyba. Tak. Leci mi. Przerabia belki na drewno. Dobra. Czyli to wszystko przemysł drzewny u nas będzie centralnie gdzieś tutaj. Muszę zobaczyć. Tak? No. Dobra. Niech budują. Tylko kogo byśmy zabrali tym razem? Wiem. Jedzenia mi trochę szkoda. Ja bym na razie te chaty drwala opróżnił. Niech przyjdą tutaj to zbudować na chwilę. Długo to nie potrwa. Już wrzesień, moi drodzy, wrzesień. A w ogóle jagody są we wrześniu? Jeszcze są. Dobra, jeszcze są. No niech wyzbierają ile się da. Tu z mięsa to... to chyba tylko te pułapki dają stały przypływ, ale dobrze, no bo mamy na 8 miesięcy, o dziwo, jedzenia. Wow! Zobaczcie jak... jako dziurę wygrzebali. Ta gra ma jeszcze do siebie to, że naprawdę przyjemnie z nią po prostu popatrzeć. Nic tu nie trzeba nawet grać za bardzo, nie? Tylko patrzeć. Uprawy nie mamy. 41 drewna opałowego. To tylko 4 miesiące? Dziwne. Wymagają przy... tarzak. Mamy. Mamy tu. O, proszę. Dowożą nam. Bach, no, taki trochę sztywny, to mięsko idzie. Ciach, dobra, tartak w budowie, jeszcze jeden i... właśnie, skąd oni biorą to drewno? Takie pytanie. Skąd dziewczyna bierze drewno? Tu już nic nie ma. Skończyły się te początkowe zasoby. Gdzie ona idzie? Czyżby tu gdzieś w lesie leżało? Chyba tak, niezebrane drewno jest. A? No tak, jest go trochę. A to ciekawe, że to leży tak sobie żywcem. Nikt tego nie znosi. Ciekawe, dobra, zobaczę. No, zobaczcie, ona bierze stąd, ale to... A, bo drwali nie ma. Dobra, bo ich przecież przesunąłem do innych zadań. Nadam 33 beczki, myślę, że dobra, pobudujmy to. Pobudujmy to. Dajmy wysoki priorytet, żeby tutaj zawsze ktoś był. Tartak ukończony, dobra. No to wprowadźmy tu jedną chociaż rodzinę, żeby nam trochę zrobiła desek, bo marzy mi się ten kościół. Naprawdę marzy mi się ten kościół, moi drodzy. 20 desek i byśmy mieli wszystkich zadowolonych dużo więcej, więc ludzie by chętniej przychodzili. No jeszcze jedna rodzina. Dopóki jest jesień, nie będę tych ściągał. Nie, niech zbiorą ile tylko się da. Jak widać, wcale dużo tego nie jest niestety.
4 miesiące opału. Powinno wystarczyć, w razie czego to produkcja wróci. Tam, co ciekawe, jeszcze tu się tli, mimo że ich tutaj nie ma. No dobrze, moi drodzy, myślę, że tartak, drwale, że to jest ten moment, kiedy możemy zakończyć grę. O, jakoś takim ładnym widoczkiem. Ciekawe, jak ten tartak będzie pracował, wiecie co? Może na chwilę przyspieszę tylko czas, żeby zobaczyć, jak tutaj magazyn ogólny pełny. A, że tutaj? A, no dobra, to w ogóle po co tak ten komunikat? Jeżeli tu nie można więcej, magazyn kłód jest tylko jeden na jeden, czyli tylko jedna. To znaczy rezerwa na budowę. A, czyli bali, powiedzmy, dobra, rezerwa niech będzie 10. 10 zawsze zostanie, nie? A to jest najlepsze, że magazyn ogólny jest... I to tu. To nie jest magazyn ogólny. Tylko magazyn kłód. Magazyn ogólny jest 0, czyli to niestety jeszcze chyba jakiś babolek z wczesnej wersji, że nie to sugeruje, co powinien. No, dobra, to zobaczymy, jak będą te prace jeszcze wyglądały. Może uda się je podejrzeć. Ktoś przyjdzie? Jest. Jest. Zobaczymy. Dobra, moi drodzy, to ja tym widoczkiem się z wami żegnam już. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Manor Lords. Trzymajcie się, hej hej. A, i czekam na jakiekolwiek podpowiedzi. Zawsze się przydają. Hej, trzymajcie się.